Hola compañeros, mi nombre es Mateo i zapraszam do kolejnego, dziewiątego już odcinka z serii World of Battlecry 3 kampania HD na patchu balansującym w trybie żelaznym, czyli Iron Mode. Czyli jeżeli nasz bohater zginie, no to tracimy go permanentnie. No. I wydaje mi się, że ostatnio udało nam się dobić do 12 punktu nekromancji w końcu, więc zobaczymy, czy będziemy wzywać 4 szkielety i 3 zombie. To byłoby bardzo, bardzo spoko. A, i w tym odcinku miałem poświęcić cały ten odcinek mojej jednej z moich ulubionych map, o ile nie ulubionej, właśnie Daros Gap. To jest to. Wipe out the swarm invading the mountain pass. With pleasure. Tylko teraz nie wiem, jaką rasą. I jedną, i drugą mogę grać. Poziom trudności się na szczęście nie obniży. Undeadem bym sobie zagrał, wiecie? Zagrałbym sobie Undeadzikiem. Jednak te Imperium byśmy sobie wykorzystywali może nie przeciwko Royowi, tylko przeciwko jakimś innym rasom później. Bo na Rój, jak widzę, jak będą te Husky, te Skorpiony wszystkie, jakoś tak niekoniecznie czuję potrzebę grania Imperium. A Undeadem to tam cieniej, gitara będzie. Dobra, no to co? Undeadzik, Undeadzik. Ale będzie. Ale będzie. No mam nadzieję, że będzie dobrze. 12 punktów na zakup armii. Można by od razu tego barbarzyńcę z prawej strony od nas sprzątnąć, żebyśmy mogli się stuprocentowo skupić na tym roju u góry. Moglibyśmy też dać się rozwinąć trochę temu barbarzyńcy z prawej, żeby sobie utrudnić. Ale mimo wszystko ten rój u góry, z tego co kojarzę, jak się gra na insane na tej mapie, to jednak potrafi coś tam zrobić, więc wolałbym jednak zraszować tego barbę po prawej stronie, zagarnąć sobie cały dół mapy dla siebie i wtedy się zobaczy. Czyli tak, potrzebujemy Lisza, fire damage się przyda, potrzebujemy tego pana, będzie mocny. Przydałaby się w sumie też naga, dodatkowe obrażenia dystansowe, magiczne, pancerz jakiś się też zwiększy fajnie, no i jakieś tam zombiaczki do kopalni. Jeszcze myślałem o tym, O tym białym magu, żeby leczyć w razie czego, ale sobie poradzimy chyba. Dobra, dobrze, przybyłeś. No tak, przybyłem. No. Kogo, z kim walczymy? No, z takimi tym... Z robalami u góry. No spoko, damy radę. Jest już jakiś inny klan. No jest jakiś inny klan, ale nie wiadomo, czy będą walczyć z nami, czy przeciwko robakom. No spoko, damy sobie radę. Dobra, no to co? Tutaj zombiaczku. Na gaskę od razu tam w prawo puślemy. Was też tam w prawo poślemy. Tobą od razu pyk, pyk. Tu się wszystko zgadza. Cowardly, Savik. Do złota za wyjątkiem jednego. Uwaga! Yes! Aha. Nowy cholery głu... No, aha. Skończcie bić te wieże. Jezu. Moment. Chodźcie tam. Nie. Zostawcie. Cholery jedne. Chodźcie, chodź. Okej. Dobra, jest źle. Jest źle, bo dużo czasu straciłem na te głupoty. Dobra, wezwijmy jeszcze coś może. Okej, spoko. Mortis.
Dobra, to idziecie ze mną. Tu już się niech robi to, tu już się niech robią szkielety. Ty od razu mi buduj to i kolejne te. Ty jak skończysz, to buduj też kolejne te. Lecimy, lecimy. Ja miałem go zraszować, nie? Ale tutaj taka trochę lipa wyszła z tymi... O, o! Do kurwy, co to? Wódz. Chodź, 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 chodź. Nie! Jezu. Nie bij, nie bij, nie bij, spokojnie. Poczekajmy, poczekajmy. Dobra, przejmuję. Zaatakujmy zraz. Dobra. Teraz. Będzie uciekał. Easy. Dobra. Rób te szkielety. Okej. Idziemy atakować. Musimy tym zaatakować. Tym, co mamy. Do złota. Te szkielety też do pomocy. Bafiki, goddammit. Czemu tego nie budujesz, ktoś? Pyk, pyk, pyk. A to też właśnie będą kopalnie. Później sobie ogarniemy. Tu, 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 do przodu, do przodu. Żeby to przyspieszyć. Właśnie, bo tam już robaki atakują. To ja bym sobie przejął jego bazę może. Bym liszaj nie stracił. Ej, 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 czekaj. Dobra. A, luz. Dobra, poddał się. No to wszystko idzie... What the f... O... No to się robi... Nieprzyjemnie. A ty nie masz many. Dobra, idziemy. Oj, 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 oj. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Okej. Stójcie tu. To bohater jest. Nie możecie tu stać. Trzeba tego się pozbyć. Zobaczmy, co jest w sklepie. Może coś fajnego. Jakieś zombie też niech się robią cały czas jednak. Na magicznym obrońcy. Więcej szkieletów. Te trzy się robi. Z paladynem, tak? No, jakiegoś heala użył. Coś fajnego? 10 życia? Nie. O, to jest nawet tanie. Ty tu zostaniesz. Ty to przejmij. Tutaj żadnej kopalni nie ma. Nie ma. Tutaj to będziesz trzeba wypełniać.
No trzeba tam na środku stać, żeby te robaki do mnie nie przechodziły. Koniecznie. Cieniarnia. Buduj. Klatka, buduj. Jajcarnia. Dark Mithril. Zrób szkieleciki. Dobra. Okej, okej, okej. Ty się tutaj przetegesuj, przejmij to. Okej. Mogę sobie to naprawić w sumie, żeby limit utrzymywać. Dobra, robimy armię. Tobą trzeba by wieżę odbudować jakąś. Aha. Możesz zabić w sumie Teosę, to przejąć. Ty możesz tu się wrócić, ty też. Okej. To już bohater jakiś, nie za mocny. Ale cofnijmy. No tutaj zombie miał budować wieżę i się popsuł. Weźmy tutaj sobie też jakieś zjawy. A ty tutaj też wieżyczkę postawisz. Dobra. Cofać, cofać, cofać. Wy się pomorfujecie. Dobra. Podejść, zniszczyć co możecie. I teraz jest w miarę stabilnie, bym powiedział. Więcej zombie w to miejsce. Więcej zombie w tamto miejsce. No dobra, zniszczcie to, śmiało. Tutaj bij od razu, ty też. Dobra, i się wycofamy. To jest moment, w którym będziemy się tutaj po prostu zabudowywać, wzmacniać, wypełnimy sobie wszystkie kopalnie po naszej dolnej stronie. I damy czerwonemu się tak ostro, ostro rozwinąć, tak wiecie, fest. Czyli tak, zacznijmy sobie od budowania wież w jakichś takich miejscach, w których mogłyby jakieś osy czy inne dziadostwa przelatywać. Tam, z tamtej strony też. A tu na środku póki co tylko armia. No i dał się zabić. Dobra, mamy tutaj jakieś artefakty do ogarnięcia. To sobie ogarnimy. No jakieś buty, które dają w końcu coś na plus, tylko i wyłącznie bez żadnych minusów. To jest zbrojka, nie tarcza niestety. No, przydałaby się właśnie jakaś lepsza tarcza też. No nie bardzo. Mogę tutaj zachmycić mu to złoto, żeby trochę tam odkryć. Pomału morfować tutaj. Okej, mamy jakiegoś też cienia na 20 levelu. A tu już jakieś harpie nawet. Okej. Dobra. Zombiaczki. Tutaj, tutaj.
Szkieletów nie potrzebuję już robić w ogóle, mogę sobie je przywoływać w razie czego z nekromancji. Zaraz sobie zrobimy trzeci poziom dochodów many, czy regeneracji many. I będzie git. I będzie git. Jest tutaj wieża, no można było się tego spodziewać. Mogą być też kościane katapulty tutaj jakieś, ale to tam nie będzie problem raczej, jakiś duży. Powiedzmy, że lekki może być, ale nie jakoś duży. Dobra. Musimy wypełnić sobie krychę. Tutaj... Tutaj... Czy jeszcze gdzieś jakąś krychę mógłbym wypełnić? Chyba nie. To metal. Wypełniony, dobra, to ten metal. Szkieleciki tutaj, do morfów w razie czego. Ty możesz mi tu postawić w sumie jakieś cmentarze. Ty możesz mi postawić tutaj jakieś jajcarnie. Ty możesz bibliotekę w sumie bym chciał też. Przyda się. No tego nie zrobiłem. No widzicie. I need more gold, tak? No dobra, to jak more gold, to teraz tak, sprawdzamy wszystkie kopalnie złota. Tutaj na pewno nie wypełniałem. I tam. O, katapulty. Gdzie ta katapulta? Zginęła? Okay. Tego liszu bym chciał mieć na tym 10. On naprawdę fajne szkielety wzywa, te czwartopoziomowe przydatne. Trzeba by kawalerię szkielet w sumie porobić. Dobra, upewnijmy się teraz, czy wszystkie kopalnie tutaj po kolei są wypełnione, bo widzę, że tak dziurawo to wypełniam. O. Ktoś to zabij. Okej. Tam na shifcie od razu was tutaj. Złoto jest, drugie złoto jest. Tamto jeszcze można by w sumie jakoś sprytnie... A chwila, a propos sprytu. Dobra, wydaje mi się, że zombiaczków też już mi wystarczy. Cię mogę robić, powiedzmy, w jednym budynku cały czas na magicznym obrońcę, tak ofensywnie na przyszłość. Kawalerię szkielet też już na pewno bym chciał robić. Mogę stąd? Gdzie chcieli iść do tej kopalni? Czy tutaj znikniecie i się tam tepniecie? Tepacie się, dobra. To idźcie tam. Dobrze, przynajmniej, że idą, a nie się tepają od razu. Aż taki abuse to nie jest wielki. A tutaj? Też tak śmiesznie idą. Mortis.
No. Chwila, ja jeszcze nigdzie nie buduję tych bibliotek w końcu? Zbudujcie mi te biblioteki. Tam jedna i druga. To bym chciał. To tutaj też, a za chwilę. Nie! No i lipa. Jest poziom. Weźmy sobie inteligencję ciągle. I krychę, tak? Generowanie krychy w końcu. No, no was chciałem zmieniać tutaj w cienie, w lisze, żebyście tak stali tutaj. No wy możecie tutaj wieżę w sumie postawić w międzyczasie. Czy ja jeszcze gdzieś robię zombie niepotrzebnie? Czy nie, no tutaj robię ofensywnie, to się zgadza. Ale czy w jakimś takim miejscu, w którym mam ich nie robić, czy ich robię? Chyba nie. I need more gold. Tutaj cały czas potrzebuję golda. No to raz. I dwa. To jeszcze niewypełnione, no to już. Kamień. Ma akurat najmniej ważny ten kamień, chociaż nie, no mam go stosunkowo niewiele. O dziwo. Już są lisze, dobra. Koniecznie plus 2 do zasięgu. Bez tego to lipa. No, możecie w sumie te kopalnie zniszczyć. Dobra. Was już tu chyba nie potrzebuję. No, śmiało. Dobra. Możemy puścić jakiś pierwszy mini atak. Magiczny atak. Nie, magiczny. Dobra, niech będzie, że magiczny ataker, ale was odmienię na agresję, żeby tam nie bagować czegoś. Dobra, ty się cofnij, te cienie to się mogą przydać tutaj w wieży, którą tutaj będę chciał mieć wypełnioną. Żeby ta wieża po prostu strzelała szybciej. Tak, z dwa lisze i dwa cienie, myślę, byłyby najlepsze, bo takie kościane katapulty mają tylko 12 zasięgu, więc wieża z zasięgiem 14 będzie idealna i będzie jeszcze strzelała szybko. Te wieże będą biły wtedy z ognia za 70, z większym elevation, więc nawet skorpiony z odpornością na ogień, nie skorpiony, tylko skarabeusze, będzie ich to boleć, nie? Tam myślę, że z 30 obrażeń będą tak czy siak otrzymywać. Prawdopodobnie jeszcze z dużą częstotliwością, bo to będzie szybko strzelało jednak. Tutaj cały czas brakuje, ale to mogę tutaj was wykorzystać. I można by w zasadzie więcej budyneczków, jakichkolwiek. Może być to, więcej cmentarzy. Może się uda do limitu 250 w końcu dojść, chociaż raz. Czy ta armia tam zniszczy go? Nie, no wybroni się, ale mogę mu te 5 zniszczyć. To trzeba ostrożnie, żeby go nie zniszczyć całkowicie. Weźmy go tak troszeczkę, po prostu ponękajmy, na przykład pozbądźmy się wież, bo niepotrzebne mu te wieże są do szczęścia. O, wypalenie straszne. No proszę, jak pada to wszystko. Tutaj jeszcze to sobie zniszczymy. Przy okazji budynek przed wieżą, no trudno. Kurde, ale biją te lisze.
powalone są, naprawdę. O, zobaczmy, jak szybko sobie poradzą z tobą. Kurde, nawet tym biją całkiem zacnie. Mrówka! Groźna! Z odporna na wszystko, zabić! Zabić tę mrówkę! Nie pozwólcie jej uciec! Mrówkę! No, na hita chyba było. Dobra, tutaj lisz, i dwa cień. Lisz, cień, lisz, kurwa. Od dołu. O, dobra. I jeszcze jedna wieża w tym miejscu, która będzie tak samo wypełniona. Czyli pyk, pyk. Pyk. Ty możesz w sumie budować kolejną wieżę, której wypełniać nie będę musiał, powiedzmy. A gdzieś tu. Wybronił się. No i gitara, no. Dobra, jest mgła wojny. Możemy zrobić te 5 i robienie nocy w razie czego. Możemy sobie zrobić to, tego nie chcę. Możemy to, możemy sobie tutaj, będziemy mogli to później. Zrobimy sobie buffa na robienie nagrobków może. Będę może spamował nagrobkami, które co prawda limit tylko zwiększają o 1, ale jest. Dobra, starczy chyba, bo będę miał zaraz You need more gold. Wy tu tam dalej sobie zwiedzajcie świat. Bym przyspieszył, ale nie chcę. Przyzwyczajajmy się do normalnej prędkości. No i pięknie. Ta wieża jest bardzo taktyczna, patrzcie na to. O jest. Co te wieże robią? O was, dajcie spokój. No i gitara. No tutaj mogę w sumie więcej tych wież porobić. Chwila, może tam je tak bardziej w tyle. Żeby jednak się bot chciał bardziej fokusować na te, bo jak na tych się z tyłu sfokusuje, one nie będą wypełnione, nie będą miały zasięgu czy coś. Będą bardziej, powiedzmy, podatne. Ło! A tu jeszcze mam takiego potwora. Łapanie. Ty też chcesz budować może? Pewnie byś chciał coś, nie? Kiedy to T5 wejdzie? Może by tak to przejąć jednak, wypełnić coś? Weźcie się tam, przejdźcie. Jak go zniszczycie, to jego wina. Nie był w stanie się wybronić dosłownie przed jednym atakiem. To był jeden stack armii, którą ledwo sterowałem. A w zasadzie to w ogóle nie sterowałem. Zacząłem ją sterować dopiero jak już była jak już 2/3 się wyjebało tak naprawdę. Wtedy zacząłem coś tam, jakiegoś morfa dałem, coś tego. Liszami zacząłem się fokusować na wieżach. I to nawet w miejscu, w którym i tak już żadna bitwa się nie rozgrywała. Jakie te lisze są, kurde, mocne. I need more gold. Dlaczego mnie to nie dziwi? A jakbyśmy chcieli sobie zrobić więcej tych panów. Jeszcze więcej. Te kawalerie szkielet można by już w sumie... Ja wiem. Powiedzmy, że w jednym. Liszy mamy. Można by w sumie zrobić więcej. Jeszcze więcej. Jest naga. A w ogóle gdzie jest ten mój lisz? Ten taki, wiecie. Ten ze świty. Wiecie, jak go rozpoznać? Czy ja go rozpoznam? To jest ten. Nie jest ten.
Czy on mi zginął, czy ja go tu zmieszę? A jeżeli... A co jeżeli on jest tutaj gdzieś? O kurwa, on tu jest. No nieźle, to dlatego sobie tak dobrze radzili, bo tu mieli takiego jednego przewodniczącego Lisza, OP Lisza. Dobra, ty tam się idź wyjeba... Zepsuj się, idź się zepsuć. A ciebie do bazy. Okej. Okay. Okej. Okay. Dobra, mamy te 5. Mamy te 5. Możemy robić to, możemy robić wampierzy. W sumie to się nie przyda, ale niech się zrobi dla zasady. To dla zasady mógłbym głupio zrobić nawet to. Ale bez przesady. No. Was już nie chcę. Was już nie chcę. Ja no miałem nadzieję, że będzie jednak trochę trudniej. Pyk. Więcej kolegów zrobić. Czy ten bot naprawdę nic nie ma? Dobra, przyspieszę. Niech wam będzie, przyspieszę. Zostawię mu te 5. Ale przydałoby się zostawić jakieś mrowisko, albo mrówkę, o. Czy on ma jakieś mrowicho gdzieś? Czy on się gdzieś buduje? Czy on gdzieś coś ma? Zacząłbym robić armię harpi na kombacie. To na pewno będzie bardzo dobry deal. I w razie czego jakieś gacki będą towarzyszyć tym harpiom. O, to jest to, to będzie świetny pomysł. Nawet nie wiecie, jaki to będzie dobry pomysł. Ma mrowisko, ma drugie mrowisko. Ma dużo mrowisk, ma armię. Zabić. On nie potrzebuje armii, on potrzebuje budynków i tych jednostek. Zabić mrówki! Dobra, mrówki zabite. Kolejna! No, coś tu się buduje, coś tu się robi niby, ale... Taka bida trochę. Zróbmy może sobie tytana. Zróbmy sobie tytana, niech się robi. Zróbmy sobie więcej zaklęć, zróbmy sobie może jakieś wyższe poziomy gniazd. Dajecie radę, dajecie radę. Dobra. No. No. Czy jeżeli dam mu wystarczająco dużo czasu, to zaatakujemy jakimś smokiem kościanym, coś tego? Przydałoby się, nie? Bo tak wiecie, trochę nudno. Ale możemy sobie dojść do limitu. Więcej to... w sumie to oszczędzajmy złoto. O, weźmy nagrobki, zrobiliśmy na patrzu, że są za sam kamień bez krychy. To weźmy, wykorzystujmy to i róbmy nagrobki. Co prawda każdy zwiększa limit tylko o jeden, ale zwiększa. Zawsze coś. Dobra, przelećcie się tam. Okej, mamy tutaj armię latających istot. Lecimy. Zadaniem bota jest się wybronić przed tym. Atak, magiczny ataker. Bardzo proszę, robimy nalot. Bawimy się. No problemu. Szczerze to miałem nadzieję, że będzie odrobinę trudniej. Że coś się tutaj jednak będzie... W sensie, no ten jeden atak za szybko. W niego wpuściłem pierwszy atak, nie? To już ma wydrylowane złoto w kopalni. Ono zaczął mi sasi! Może dzięki temu wygrasz? A Titan walks the earth. A, czyli tutaj się zrobił. No, no to... Come at me, bro. Zapraszam. Proszę państwa do gazu. Come on, come on. Gdzie jesteś, grubasie? Dobra, najpierw zniszczmy tych małych. Jest! Lord Melkor, 1000 HP. Odporność na wszystkie obrażenia na naszym patchu, żeby te tytany w końcu coś robiły. Ojejku, ten tytan jest mocny.
O kurde, mało mu Dobra, wyślemy masę zombie, rycerzy zagłady, cienie i no. Agresja. Bardzo proszę. A, tutaj sobie nie poradził biedny z nietoperzami i harpiami. No cóż, no zdarza się. Zginiesz? Jaki cwaniak. No jest, spadł. To co, jeszcze coś będzie? Nie? No jak on mógł się dać tak zniszczyć? No co za ciota. No kurde, no to były nieoperze z harpiami. Czy ten nalot był taki potężny? Co, ja go pterosami zaatakowałem? Plus 10 do armora tylko jest z Dark Mithrilu, nie ma nic do obrażeń. No cóż, no cóż, trudno, no. No najwidoczniej takie armie to są to jest zbyt wiele dla bota, no. Coś takiego jest zbyt potężne. Ewidentnie. Dobra. Kończymy odcinek, co? I decide if you live or die, dokładnie. Zostawmy to nietoperzom. Tym trzem. One tak ładnie się ustawiły w takim trójkącie, niech to biją. No ja sobie poradzę. No, możemy się napić piwka w międzyczasie. Mamy limit 250 w ogóle. Przestanę już robić te dziadostwa. Ja bym sobie zrobił te trójki. Smok lodowy. Lodowy. Tu jeszcze to. Chociaż pewnie już ten lodowy smok mi nie wyjdzie. O, kolejne gacki doleciały. No, bocie, musisz się tutaj streszczać, bo moje gacki są nieposkromione, niepowstrzymane. One są szalone, jak nie kontroluję. Dobra, Bochcio. Albo nie Bochcio, bo ja się o ciebie boję, że tam coś wyskoczy na ciebie. Wampir. Twoim zadaniem jest przejęcie tego i tego. Kolejny wampir ma za zadanie przejąć to i to. I jeszcze kolejny wampir ma za zadanie przejąć to i tyle w sumie, tak? Dobra, no to was damy na zwiadowcę. A tam coś kurde się rozbudowywuje jeszcze. No to was na rampant. W takim układzie. Nos się, cwaniaczek. I przyleciały harpie. I co on teraz biedny zrobi? A tu jeszcze jest kopalnia w ogóle. Dobra, to weźmy ją. Wszystko musi być nasze, bez wyjątku. No wiesz, że zaczął budować. Tu się zaczął budować. Co za bot. Może dojdziemy jednak do tych lodowych smoków, co? Lodowy. I jeszcze jedno, te trzy. No już chyba nie da rady tego naprawić. On tym w ogóle przejmować tam próbował. No i niestety. Tutaj zniszczone. Tutaj w ogóle ktoś mu przerwał przejmowanie. Nie wiem, czy jakaś mrówka, czy są.
To najpierw zniszczę. Zrezygnował. Niedobrze. Zniszczę do końca. Nic nie może zostać. Przejęte? Przejęte. Wszystko moje, wszystko moje. Wszystko odkryte, wszystko odkryte. Lodowe smoki jakieś wyszły? Wyszły. Limit 250 jest. Dobra. No i gitara, no. No i gitara. Expa? No, trochę wpadło. Okej. Okay. No, było niestety dużo łatwiej niż myślałem. Szkoda, że ta mapa nie jest do ponownego rozegrania. Można byłoby spróbować później na przykład zagrać Imperium. Początek był trochę stresujący, ale później to się to wszystko na luzie wytegresowało. Inteligencja na 20 i wydaje mi się, że te 20 inteligencji mi właśnie wystarczy już na bardzo długi czas. Przyzwanie czempiona kosztowało 65 czy 60, nie jestem pewien, nie pamiętam. Jeżeli będzie mnie już stać na przyzwanie czempiona na full magię, no to sobie już daruję tę inteligencję. Jeżeli nie, no to tam jeszcze sobie coś tam wezmę. I teraz bym wrócił do charyzmy chyba. Zręczność i siłę chyba dalej będę olewał. Wróciłbym sobie do charyzmy, żeby sobie zrobić tutaj te wszystkie miejsca. Wszystkie 8 miejsc bym chciał. Dobra, możemy wziąć sobie wampira. Nie ma problemu. No to co? To tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Chciałem poświęcić cały ten odcinek tylko i wyłącznie tej jednej walce. Możemy jeszcze się w sumie przepłynąć do Old Iraku, żeby poczytać, co tam będzie. Możemy jeszcze coś tam posprzedawać, bo pewnie odcinek nie jest za długi, więc wykorzystajmy ten czas, sprzedajmy, co możemy, pozbądźmy się tego. A może gdybyśmy byli właśnie z tymi barbarzyńcami w sojuszu, jakbyśmy pokonali tych ich wozów, to wtedy może tutaj ceny byłyby dużo lepsze. Nie pamiętam. O, to jest też fajna tarcza. Call the Dead. 5% szans na to, że z tych wszystkich kości w pobliżu się szkielety porobią. Tylko, że to jest chyba pierwszopoziomowe, więc to nie jest aż takie dobre. No, ale ogólnie fajne, jak się gra undeadami, też przydatne. itemy, no te wszystkie itemy chcę w razie czego trzymać. No, challenge'a nie robimy, broń Boże, bo się wywalimy. Będziemy potrzebowali dużo więcej różnych buffów. Zasadzka barbarzyńców, znowu jakaś spoko, no undeadem robimy. Zobaczymy. Chyba wiem, która to zasadzka. To będzie chyba to, że będziemy na samym środku mapy otoczeni przez całą masę barbarzyńców, którzy będą do nas podchodzili, tych barbarzyńców z włóczniami. Tak mi się wydaje, że to. No, punktów nie będziemy brać więcej. Weźmiemy sobie Lisza do bicia, Olbrzyma i Wampira do Fira. Tym się mana pewnie nie zdąży załadować po heala. Więc weźmiemy sobie na pewno Slayerów. Może ze dwa cienie, ze trzy, cztery. I jeszcze jednego Lisza może. Dobra. Czy to jest to, co myślę? Nie, to jest znowu jakieś losowe. Czemu tutaj kamera jest w ogóle, jak ja jestem tutaj? Merchant jakiś. Dobra, bohater na Cowardly. Od razu damy sobie noc. I co? I bić się. Ja tutaj sobie bohaterem będę przejmował kopalnię. Czy możesz cofnąć? A, zabili cię. Dam jakiegoś cienia tam na tył, żeby to się... Dobra, teraz już za późno. Teraz sprawdzimy sobie artefakcik. Dobra, kopalnie przejęte. Możemy, może questa sprawdzimy. Okej, coś na sprzedaż. Przyspieszmy. 600 metalu. Szybko, zniszczcie. No cóż, ciebie mógłbym tutaj naexpić w taki sposób jeszcze, nie? Ale chce nam się czekać? Mi się chce, wam pewnie nie, możecie przewinąć, nie? Nie zdążyłem zashiftować wszystkiego, tej krychy nie zashiftowałem. No jakoś dużo czasu mu to nie zajmie, żeby to zniszczyć, więc... No do 10 poziomu mu jeszcze trochę brakuje, bo ma dopiero 8. Także niech tutaj sobie tego expa trochę zdobędzie.
Jestem bardzo ciekaw, jak on, z którymi poziomami on wzywał szkielety na poziomie 10, chyba 6-poziomowe, że oni już mieli jedno złote, te ikonkę złotą w tych expach, tak mi się wydaje. Także jak masowo będę mógł sobie takie inne lisze robić, super sprawa. Dobra. 10 expa, 20 koron znaleźliśmy. Super, wampira straciliśmy, to bierzemy znowu jakiegoś nowego, świeżaka. I uwaga, Old Iraku, możemy już iść na północny Iraku. A tutaj jest to dziadostwo. From Plains Blood or Massing near the border of the Irakian Empire. Emperor will pay handsome for troops to defend the wall. A pamiętam tę mapę. Ona jest dosyć fajna. Imperialnymi tutaj możemy sobie zagrać. To jest nawet spoczko. Chociaż wydaje mi się, że to jest bardzo krótkie akurat. Bo chyba po tym dopiero będzie misja, w której będziemy się budować normalnie. Many folks say that a terrible creature passed through the Empire heading north, okay? Gilia, możemy tutaj sobie wynajmować taki oddział, który będzie na następną bitwę. Najemnicy akurat sami się trafili. Tutaj można byłoby się pozbyć, gdybyśmy już mieli coś wynajęte. Możemy coś wynająć i wtedy przed bitwą chyba możemy wybrać, czy chcemy z nich skorzystać, czy nie. Także możemy mieć w razie czego ich cały czas wynajętych i na jakąś misję tam sobie wziąć. A to akurat nic ciekawego, nie będę z tego korzystał. Ale myślę, że to zrobię jeszcze w tym odcinku jednak, wiecie, bo to jestem prawie pewien, że to jest bardzo krótkie. Że to od razu na starcie się po prostu bijemy i tyle, nic się nie budujemy. Tak. To jest to. Czyli znowu bierzemy was. Znowu ze czterech tych. Więcej liszy, może tym razem te cienie to tam oleje. I tutaj mamy właśnie dużo też imperialnych, więc dobrze byłoby się w sumie przy tych murach bić, ale nie dobiegnę pewnie na czas. Mógłbym na drifcie, wiadomo, na pauzie na drifcie, ale darujemy sobie. Lecimy. Bohatera na pewno na Cowardly. Noc bym zrobił, chociaż moi tutaj imperialni też będą przez to gorzej walczyć, no ale trudno. Łuczników damy tu, liszy damy tu, kawaleria tam, halabardy z tymi tu, z tobą też. Wampir niech będzie też z kawalerią. Dobra. Na pierwszy ogień idzie frajer jakiś. Okej, tutaj. Kawaleria. Tutaj wjazd. Wjazd. Wjazd w nich. Wjazd. Tutaj. O! Zmienili fokus. Dobra, bijcie się. Okej, easy. Easy. W ogóle, które poziomowe szkielety ja wzywam? Trzeciopoziomowe, no to też fajnie. No i gitara. I porobione. Gdzie ten mój wysokopoziomowy? Tu jesteś. Masz manę? Nie masz jeszcze. Ty byś mógł jeszcze lepsze wezwać szkielety, nie? Czwartopoziomowe. A mógłbyś w sumie... No nie, na to mi się nie będzie chciało czekać. Możemy poczekać, aż zniszczy jeden kawałek muru. Zobaczymy, ile mu to zajmie. Tylko jeden. I kończymy odcineczek. Jakbym pomyślał wcześniej i bym przyspieszył grę plusem przed tym, to może nawet byłbym skłonny poczekać. Ale że tego nie przyspieszyłem, no to sobie darujemy. Dobra, no to w tym momencie myślę, że możemy odcineczek zakończyć. Także, drodzy Państwo, w kolejnym odcinku będziemy bronić tego muru. To jest replayable dokładnie i tutaj będziemy się już normalnie budować, więc to sobie zrobimy. Później na Smoczy Labirynt się wybierzemy i tam będziemy tam mieli sporo do roboty, z tego co kojarzę. Przynajmniej trzy walki, jeżeli chodzi o łowce skarbów. Pierwsza to będzie, że będziemy na takiej małej wysepce z Minotaurem, jeden na jeden.
Druga będzie na czas, będzie trzeba pokonać trzech przeciwników, chyba dwóch orków, jednego minotaura, albo dwóch minotaurów, jednego orka, nie pamiętam. Będą tam też gnole się respił, Jezu, to będzie strasznie groźne. Będzie trzeba bohatera w razie czego mieć non-stop w wieży. Nie będę w ogóle nim chodził. Będę się kisił w bazie, w wieży jakiejś. No. A trzecia mapa jest spoko, tam jest 1-1 na Undeada, tam się walczy. Tam non-stop noc jest, czyli my też tam będziemy Undeadem raczej grali. Będzie Undead na Undeada i ona jest dosyć ciężka, bo tam ten Undead się tam dobrze, pamiętam, rozwijał. Jeżeli mu pozwolimy oczywiście wyjść z jaskini na zewnątrz, żeby zaczął budować się na zewnątrz, bo jeżeli nie damy mu się budować na zewnątrz, no to jako, że jest to bot, no to on tam nie przejdzie nigdy do T5 przez to, że nie postawi jakichś konkretnych budynków i się zatnie i będzie takim upośledzonym botem wtedy, jak się go zamknie po prostu. Dobra, to co? Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się odcinek podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych odcinków serii oraz innych serii na tym kanale. Ja byłem Skorumpiąty. Pozdrawiam i polecam. Na razie.